Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj coś bardzo specjalnego mam dla was. Mianowicie, jak często jesteście w stanie zrobić 2000 podstawowego expa? Prawdopodobnie wielu graczy nigdy w tyle nie zrobi, a inni gracze na tyle dobrze grają, że potrafią zrobić to często. Co w bitwie musi się wydarzyć, żeby zrobić 2000 expa z tabelki? Dużo rzeczy musi się wydarzyć. Przede wszystkim musimy mieć dosyć dobry czołg. Mówię dosyć dobry, bo to nieprawda, że tylko da się to zrobić jakimiś super wymiataczami. Po drugie, musimy mieć szczęście. To jest po prostu w bitwie nieodzowne. Bez szczęścia nie ma wyniku. Każdy wynik, który widzicie, jest pewnym, powiedzmy, pewną pochodną naszego szczęścia również i RNG, bo tutaj w WoCie to się bardzo liczy. No i oczywiście bitwa musi się odpowiednio ułożyć, nasi muszą zagrać w odpowiedni sposób, przeciwnik musi zagrać w odpowiedni sposób. Po prostu mnóstwo czynników powoduje, że no, w końcu udaje nam się zrobić właśnie taki wynik. A co powiecie na to, jeżeli zrobić by taki wynik w dwóch bitwach, jedna po drugiej? I dzisiaj właśnie to mam wam do zaprezentowania. Kolega GGGoNext zrobił dwie bitwy na Mistrzostwo Świata, jedna po drugiej, tym oto czołgiem. Czyli wyjątkowo dzisiaj dwa Mistrzostwa Świata w jednym filmie i te dwa Mistrzostwa były zrobione w odstępie kilku minut. Dobra, mamy ISA 3. Oczywiście zalety, zaraz sobie powiemy o zaletach typka. To, że jest on złoty, no to tutaj na walkę w żaden sposób nie wpływa. Pierwsze wzmianki o złotym typie 59 mieliśmy z serwera chińskiego, gdzie jakieś przepotężne po prostu były, kurcze, ceny tego pojazdu. Zarobki oczywiście były również bardzo, bardzo duże na tym czołgu. No a teraz już nawet na naszym serwerze można taki Gold typ 59 mieć. To powoduje, że troszeczkę taki niesmak, bo tak już kiedyś tłumaczyłem, w każdej grze jest taka troszeczkę elitarność, tak? Czyli powinny być takie pojazdy bardzo upragnione, takie, które są po prostu absolutnie nie do zdobycia, albo jeżeli już są gdzieś do zdobycia, ktoś ma jakiś kod, to powinny być bardzo drogi. To w wielu grach coś takiego jest, tak? Ja wiem, że to jest kawałek piksela i tak dalej, ale nie o to chodzi. Ludziom frajdę sprawiają różne rzeczy, wydajemy pieniądze na różne rzeczy. Czasami są to rzeczy dla jednej osoby zupełnie niewartościowe, bezwartościowe, a dla drugiej osoby wręcz przeciwnie, sprawiają dużą frajdę i może te pieniądze wydać. Tak jest z każdym towarem, moi drodzy, z każdą usługą. Jeden za fryzjera wyda, powiedzmy, 30 zł, a drugi chce trochę prestiżu i pójdzie do fryzjera, który go dokładnie w ten sam sposób ostrzyże, ale zapłaci za tego fryzjera 100 zł, prawda? No, tak to jest po prostu. Płacimy różne kwoty za różne rzeczy, które sprawiają nam przyjemność. Tak samo jest z jedzeniem, nie wiem, pójściem do kina, piciem alkoholu, no, ze wszystkim. O! Bardzo niebezpieczna sytuacja. Na szczęście gościu nie mógł nic tutaj wycelować. Jak widzicie, 3900 już jest. Troszeczkę też odbił. Typ 59, on przeszedł bardzo, bardzo duże zmiany. Był nerfiony, był buffowany. To po prostu myślałem, że go staranuję tym buraskiem. No, burasek, bardzo upierdliwa rzecz. Bardzo. Zazwyczaj, nie mówię, że jest to pewne zawsze, ale zazwyczaj jeżdżą buraskiem dosyć dobrzy gracze. Cóż on zrobił, ten Su? No kurde, z voleya strzelił w czasie jazdy. Jedzie burasek znowu. Nie, Progetto tym razem, ale na szczęście jest na strzał. Ale się nadział. 5300 już mamy. Bitwa świetnie się układa. Losowanie fantastyczne. To znaczy na siódemki. Kolega gra full goldem.
Czyli traktuje czołg jako totalną zabawkę i z drugiej strony, moi drodzy, tym czołgiem prawdopodobnie mimo całej bitwy na Goldzie i tak zarobi. Bo to już w WoCie tak jest. Jeszcze zresztą można dopałki różne odpalić i po prostu ludzie, grając Goldem, nie tracą pieniędzy. Jest taki mit, że będziesz grał Goldem, no to po prostu... Ach, burasek zniszczony to jest zawsze banan na mordzie. Także to już jest mit. Przy obecnej kumulacji na przykład konta premium plus jeszcze tego dodatku do zarabiania, grając full gold, po prostu nie tracicie srebra. Tak nam... O! Co za strzał wszedł? O, ucieka babostwo przebrzydłe. Dobrze, dobrze. 6500 uszkodzeń. Jak widzicie, nastrzelane, no amunicja będzie kosztowała tutaj. Będzie dużo kosztowała. Kiedyś ilość amunicji w tym czołgu to był bardzo duży problem. Ta amunicja chyba została zwiększona, jej ilość troszeczkę. Nie jestem pewny, nie pamiętam już ile to było zawsze. Czy było 30 pocisków? W każdym razie pamiętam, że po wyjściu typka 59 był on niesamowicie dobry. I jedyna wada właściwie, to ludzie nie narzekali tam na jakieś ciało, że niecelne, czy penetracja niedobra, czy coś, tylko za mało pocisków. Po prostu tak tłukli, że tych pocisków było za mało. No! Fałeczka, pięknie! Pięknie, pięknie! To było coś. Zaraz zobaczmy sobie wyniki. Tutaj koniec bitwy, to jest ta fałka. Zginie na 100%, czyli otyż 100%, no o właśnie. No i moi drodzy, tutaj mamy wyniki. Proszę bardzo, jestemka, oczywiście medal Radleya Waltersa i mamy 6684, 8 fragów, 2092. Tyle kolega tutaj zarobił expa z tabelki i teraz zarobki. Proszę bardzo, zarobek 127 tysięcy, tutaj jeszcze ma dodatek 57 tysięcy w sumie. O, jeszcze coś musiało być potężniejszego, bo tu jest totalny zarobek 250 tysięcy, czyli jeszcze tu coś musiało być. No i amunicja oczywiście kosztowała, przy tak 39 strzałów kolega oddał tutaj. Mamy 167 tysięcy na amunicję, ale i tak wyszedł 64 tysiące. Na plusie. Bitwa trwała 7 minut, była rozegrana o godzinie 16, a teraz kolejna bitwa rozegrana tuż po tej. I oto ta następna bitwa. Losowanie, moi drodzy, spójrzcie na to, co tu się dzieje, wymarzone. Bitwa na mapce, za którą ja, nigdy nie ukrywam, nie przepadam. Zobaczymy, jak kolega tutaj zagra. No, w takiej konfiguracji, kiedy mamy typa na szóstkach, no to jest coś. Kolega oczywiście i tak nie wozi tu zwykłej amunicji, więc mimo szóstek będzie walił goldem. No ale w ten sposób robi wyniki i w ten sposób mamy taką pewność. Znaczy, no nie. W WoCie nigdy nie ma pewności, że się przebije, tak? O, rykoszet, proszę bardzo. Nawet biorąc pod uwagę pancerz, kąty nachylania pancerza, co jest oczywiste, że można się dignąć, to jeszcze i tak dochodzi to RNG. O, baboczysko się zainteresowało. Kolega oczywiście najchętniej prawdopodobnie grałby na wieżę. Wtedy jest najbezpieczniejszy. Jeszcze przy tym, że teraz pociski HE działają troszeczkę inaczej, no to tym bardziej granie na wieżę wszystkimi naleśnikami, zarówno radzieckimi, jak i chińskimi, no, troszeczkę bardziej się opłaci, prawda? Proszę bardzo. Pięknie weszło. Atak dołem jest. Kolega jest czołgiem oczywiście ruchliwym, bo mimo tego, że kiedyś nerfy były, to jeszcze buffy również ten czołg dostał. Mamy jeszcze nowe moduły, którymi możemy zwiększać mobilność pojazdów, czyli sprężarki. Nie wiem, czy tu konkretnie kolega ma zamontowaną, ale no cóż, to zawsze zwiększa nam operatywność. I teraz kolega, uwaga, uwaga. No cóż,
To jest po prostu tłuczenie jak do kaczek. Proszę bardzo. Dopóki Babok tu nie zacznie, to oni mu praktycznie nic nie mogą zrobić. Najpierw Churchill, który no, cofa się, ale i tak już prawie nie żyje. Tutaj jest ten Oik, no on coś próbuje. Proszę, dingnął się z przeciwpancernego. No i już go nie ma, no to to... Pancerz jego jest taką ułudą troszeczkę. Znaczy jak go rzuca na topie, to wtedy jak najbardziej. O, jest upierdliwy kolega. Bardzo przyjemny w grze, dający dużo frajdy czołg. AMX-1357. Naprawdę. Można świetnie się bawić. Można szybko zginąć oczywiście grając tym czołgiem, ale świetna zabawa również może być. Fury. No i właśnie to jest koniec tego czołgu. Tak jest. Mamy jeszcze Isa, który się wystawił pięknie. Kurczę. Jedzie po tego typa 64. A kolega jak do kaczki. Proszę bardzo. On już nie ma możliwości manewru. Jeszcze Skorpion jest z tamtej strony, 100%. Ale wnerwił się chyba. Chyba się wnerwił na niego. Zresztą tam jest taka pozycja, gdzie był ten typ 64, że on totalnie blokuje atak. Całą tą dolną dróżką, plażą, tak? Jeżeli tam jakiś czołg się znajduje. To jest to samo, co te słynne kamienie na lotnisku. Tam też jak coś wjedzie, to... No niestety, Fury na Goldzie nawet się nie przebił. I wyobraźcie sobie, jak to było, kiedy nie było Golda, a wyszły typy 59. Kiedy ludzie nie grali Goldem. Jak mocny był to czołg. Ach, przedtem był tylko T-44. T-44 miał swego czasu taką wadę, że po prostu, nie wiem, w co trzeciej, czwartej bitwie wybuchał mu magazyn. Naprawdę to była zmora. To był chyba jedyny czołg, na którym każdy bez zastanowienia montował mokry magazyn amunicyjny. Po prostu, no. Tutaj nie było żadnej dyskusji. Albo to zamontowałeś, albo T-44 wylatywał w powietrze bardzo, bardzo często. A był to czołg bardzo przyjemny, bo nie było wtedy jeszcze naleśników typu T-54 i tak dalej. Typka też nie było. Dobra, mamy 4300. Jest jeszcze sporo do wzięcia tutaj obrażeń, natomiast przeciwnik, przynajmniej jeden, jest dosyć dużego kalibru. Skorpion potrafi w typa ładnie rąbnąć i ten pancerz jego no, nie stanowi jakiegoś wielkiego problemu. Zresztą to jest działo, może i najlepsze w grze działo niemieckie. Właśnie to, które ma Skorpion, to, które ma Ferdynand, Jagdpanther 2, E75. Czyli ogólnie różne odmiany, można powiedzieć, działa o kalibrze 128 mm. Potężne działo, naprawdę świetne. Straciło troszeczkę na znaczeniu, ponieważ do WOTA weszło dużo różnych czołgów posiadających bardzo dobre działa, ale kiedyś w WOTie to właśnie działo 128 mm, czyli też jak Tiger to miał, no to było naprawdę coś. To była bardzo dobra odpowiedź na działa radzieckie, które miały potężną alfę. Tutaj jeszcze mieliśmy, oprócz tej alfy, po prostu celność zazwyczaj niezłą. No dobra. Ten SU, jak się dobrze ustawi, on jest, wydaje mi się, niedocenionym pojazdem. Ja go bardzo lubię. Oczywiście tam jest problemem opuszczanie lufy, tak. Natomiast jak gra się przeciwko niemu i gość się rusza, wie jak się ustawić, to jest dosyć problematyczny czasami do przebicia. To jest fajne. Nie mówiąc już o jego następcy, oczywiście. No dobra. Dobra, zobaczymy. Tak sobie patrzę, jak tutaj trawa wygląda i ta roślinność, ponieważ na Epiku, chociaż nie, to dzisiaj
bo to nie wszyscy WOTA oglądają. Muszę jeszcze zrobić film, że na Epiku jest do wzięcia gra z fenomenalną grafiką i tam można, jak ja biadolę na grafikę w grze, to można sobie właśnie zainstalować tego Huntera i zobaczyć, jak ja bym chciał, żeby gra wyglądała. Kolega odpalił Haeki, no w bok, niestety Haeka, Haek Skorpionowi może nic nie zrobić. Najbezpieczniej strzelać w tą, oczywiście osłonę działa, natomiast no, w takiej odległości, jak jesteśmy, to jest loteria. No, typek nie jest jakimś typem totalnego snajpera. Typek nie jest typem, no. O, nie zdąży uciec na górkę. O, właśnie. Pięknie. No i mamy teraz sytuację taką. Gdzie jest ten kawu? O jeny, bidulek on tam atakuje tą chorągiewkę. Dobra, jak zwykle, jak nagrywam, to coś mi przerwie. O, nie przebito pancerza, no właśnie. Jak zwykle, no ten to co on tworzy? Kurde, ale się wystawił kolega sympatyczny. Straciłem wątek, bo nie wiem, o czym teraz mówiłem. Pewnie coś ściemniałem o tym, jak to kiedyś w WOTcie było. Stare ludzie, słuchajcie, to mają już taką fazę, że często przeżywają, jak to kiedyś było. Tak to już jest. No nie, no wszyscy z jednej strony. To jest takie ułatwienie gościowi. Wystarczy, że zobaczcie, ten Hellcat pojawiłby się z drugiej strony, prawda? Czyli mniej więcej, czekajcie. Nie mogę tego odkryć. Nie, tutaj jakby się pojawił. I już kolega miałby problem. No ale nie. Wszyscy jak na defiladzie powyjeżdżali. Zobaczcie, i teraz jeszcze ten dołączy chyba do tego zacnego grona. Tak rządkiem będą stały te wraki. Tak jest. On tu nie miał za ciekawej sytuacji, tym SU, bo aż tak dobrze nie opuszcza właśnie lufy. Gdyby opuszczał, to by się pewnie do takiego stopnia mógł cofnąć, że kolega by mu nie przebił z przodu kadłuba tym typkiem, mimo tego, że ma golda. Moi drodzy, 10 fragów w tym momencie, a 10 fragów to wiadomo, że to jest medal pula. Oprócz tego będzie tu Mistrzostwo Świata. No ale tak, typ 59 mamy na goldzie, na szóstkach, więc nie zawsze trafi wam się takie losowanie, raczej bardzo rzadko. I do tego trzeba tutaj dodać, że typ 59 ma losowanie preferencyjne, czyli nie rzuca go na dziesiątki, więc na pewno jeżeli chodzi o ósemki, to o wiele częściej rzuci go w takiej konfiguracji niż jakąś ósemkę bez tego losowania matchmakingu preferencyjnego. Został Babok, kolega ma 379 życia i uważam, że Babok nie będzie w stanie, nie byłby w stanie tak rąbnąć. No jakiś fuksem mógłby, żeby od razu za 379 rąbnąć. KW2 wycofaj się, tak. Niech by sobie zrobił KW2 honorowego fraga. Co to za szeryfowanie? No, gdzieś tam się schował tym babokiem. Powinien stać w krzaku, wedle wszelkich norm i prawideł wojennych wotowskich, powinien stać w krzaku, żeby po prostu wykryć. I żeby mieć czas chociaż troszkę na wycelowanie. Czyżby pojechał na dół tam? Może pojechał, żeby się utopić. Mamy 3 minuty 40, to jest dużo czasu. Mógł się schować tam gdzieś na A2. A strzelamy, żeby medal zdobyć. No. Full HP ma, tak czy nie? Zaraz zobaczymy, ile hapsa ma. Kolega prawdopodobnie dwie pestki zostawi. Ale wtedy trzeba uważać. Medal Fadina, o ile się nie mylę, się kroi.
Opanowanie bazy przeciwnika. Zawsze pamiętajcie, że jeżeli zostawicie jedną, to możecie najpierw staranować gościa w baboku, żeby mu zrzucić życie do poziomu takiego, gdzie jesteście pewni, że ten ostatni pocisk go rozwali. No, kolega by się pewniej czuł, pewnie jakby miał tak nie 370, tylko 470 życia. Ale i tak to by musiał być naprawdę świetny strzał, żeby ten to HP żeby spadło. Zwłaszcza, że będzie strzelał. O! 190! O! Teraz uwaga. Tak jest, delikatne przycelowanie. Kurczę. Cuda się w takich sytuacjach, moi drodzy, na pewno ludziom zdarzały. Uwierzcie mi, że dink jakiś albo za zero, albo cokolwiek. Dobra, mamy koniec tej bitwy. A oto i wyniki. Kolega zrobił M-kę, medal Fadina, medal Pula, tu jeszcze pomniejsze medale i zobaczcie, że ta bitwa została rozegrana o godzinie 16:09, czyli tuż po tamtej. Mamy 6466, 11 fragów, 2193 podstawowego ekspa z tabelki. Rewelacja. Jeżeli chodzi o koszty, to kolega wszystko wystrzelił, co miał i jak widzicie, to go kosztowało 207 tysięcy i tak wyszedł 12 tysięcy na plusie. Gwarantuję wam, że jak będziecie grać typem, to 50 razy nie wystrzelicie. Tutaj nie pamiętam, ile miał heków, 3-4, a reszta był sam gold. Wystrzelił w powietrze część tego golda i to był 207 tysięcy, a zarobił normalnie, ta podstawa jest 126 tysięcy. No, mam nadzieję, że fajnie wam się oglądało. Bardzo rzadko, nie wiem, może to kolega jest pierwszy w ogóle w historii WOTA, który zrobił dwa razy pod rząd powyżej 2000 expa podstawowego. To tyle. Żegnam się z wami, moi drodzy, a dzisiaj na streamie będziemy kontynuować podróż przez siódme tiery. Jak wiecie, gram po kolei wszystkimi czołgami siódmych tierów, chociaż jak to się skończy, to spróbuję zmierzyć się z propozycją jednego z graczy, który powiedział, że by grać tak, jak kiedyś się ekspiło czołgi, czyli stokowe maszyny. Jak stokowe maszyny poradzą sobie w World of Tanks. Zobaczymy. Zobaczymy. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.